Cześć, panowie, witajcie z Rady, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii od złotówki do stówki. No i oczywiście jedzie ze mną Michał. Cześć, witajcie. No i lecimy dzisiaj sobie znowu z nami, bo już myślę, że w kolejnym odcinku powinny być żniwa, co nie? Tak. Bo u mnie ostatnia faza znowu z nami została. Gdzie to jest? Ja mam najlepszy plan na swój odcinek. To mam chyba najlepszy odcinek z tej serii. Tak? No. Będę. No już co, posprawdzałem ten serwer. Sprzedam konie, sprzedam zboże i będę jakieś tam nowości o pleski robił. Ale sobie lecimy od razu na pierwsze pole. Już myślę, że kolejny odcinek z od złotówki do stówki będzie na kierownicy. Ale to szeroko daje. Ja robię misję jak coś. Żeby nie było, że mi hajsu przybędzie. No to mamy jedno pole na raz. W takim razie. Kupiłem sobie już ogólnie nowy rozsiewacz nawozu, bo tamten był zbugowany jak obryskiwacz też. Michał specjalnie mi taki podesłał, zregulowaciały. Zagrzybiłem w środka. Nie no, świruję oczywiście. Chłop się nie spodziewał, a kurde je też, bo tak ja go kupiłem. Zgoda, mógłbym wiedzieć, że on może mieć błąd, że się będzie wypierdaszał cały czas. No, skrytem. Ale... sprawdzałem, czy on pryszcze i czy się da napełnić go, ładnie. A jak się go kupiło, to normalnie stało, to nie? No. Więc no, sorry w ogóle, że mam taki głos, ale gardło mnie strasznie boli i wiecie jak to jest, a chciałem do was nagrać ten odcinek, bo żeby go jutro wydać, żeby nie było przestoju. A dzisiaj tak, tak ogólnie trochę. Też nie było czasu, żeby tak nagrać. Bo no, ja miałem robotę jak i Michał. No. Bo ta wiosna teraz taka. Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. No, proszę cię. Daj ci mikrofon. Że od kolejnego odcinka będą normalne tekstury. A ja też mogę? No, jutro ci podrzucę tą wersję mapy. I będzie dodane jeszcze do skupu tego tutaj polskie ziarno, możliwość sprzedaży słomy, przeciągu samozbierającą siana i kiszonki. No to i tak. Ogólnie widziałem poradnik, tak, oglądałem. Tak, zapraszam. Link jeżeli ktoś ma problem. Oczywiście. Dobra. 1800 euro zarobione. Ja nie mogę. Już nie ma kontraktu. Na nawozy, tylko na samych pastach. Jakiego opryskiwacza nie mam, to ja dużo tej drogi. Ogólnie jak patrzyłem dzisiaj sajteki na Alixie, nie? To chodzą tak po no. 700 zł. Używane. No, to wiem. Ej, ten mój rozsiewacz kuna to jest najmniejszy, co nie? No. A człowieku daję prawie na całe pole. Ja mam mniejszy. Nie, nie wiem, czy wiesz. Szybko mi... Kajam z modyfikacją. Nawoz polecam. Szkoda, że nie pokazuje, ile mamy tych hektarów. Równo, ten... Równo, co nie? Wiesz, co chodzi? Mam. To jest 2 na 10. Kurwa. Ała, jak mi wszystko boli. Ała, rzeczywiście. Wiesz, że jeden koń nie będzie kosztował 50 tysięcy? Czemu? Będzie kosztował
49 600 bodajże coś. A ja, bo ty w kolejnym już sprzedajesz to. No. One już kosztują 47. Ej, zapowiada się na krótki odcinek. Nie. Bo ja typu latę od czegoś ja się dostało. Ja sobie postanowiłem, że sobie zainwestuję teraz i napełnię cały padok. Dla nowych koni. Mi fotel skrzypi. Nie pozdrawiam. Czyli sobie słomy sypię, łowsa przywiozę z Dwituny. Jak jarą, żeś powiedział. Chłopaki nie płaczą. Nie może w ogóle tych metagodzin w fędziku. 13 prawie. No bo ja tak 11 i 2. Bo ile jest słoma? Nie wiem. Bo mi sprzedał tą balkę, bo je wkurza tutaj. Z 11 lat. Czy to przeszkadza? Nie, ona działa, tylko tyle, że jak ja wrzucę belkę, to po prostu ją pośle, a dodaj tak tylko tonę, tyle co konie potrzebują. A ja mam słomę luzę do wysypania takiego. Dobra, ostatnie pole. Jak ja wiesz na odcinek minut, już ci mówię. 6 minut dopiero. To zrób misję. No, to tak zrobiłeś. Ja sobie fajny pomysł właśnie wymyśliłem i akurat fajnie, że mi tak trafiło. Powinien wytokować się, jak zrobiłem sytuację. Ty! Aha. I powiem ci, że wóz był stawiany blokiem. Tutaj w ogóle, nie wiem. Tutaj jakieś krzyłku te... Tam fest. Epilepsje przeszły przez moje złoża. Tu trochę chwastów, trzy rodzaje wyrośniętego. Tu... Musisz przyjść do zobacz, jak to wygląda. Czekaj, mi się coś zbugowało. Gdybym nie miał lagów, to aż bym przyszedł. Ty dawaj czym prędzej. Kaj ty żeś polosł. Kurwa, jak mnie cofa. Gdzie ty żeś jest? Na 16. Kaj to jest? Ostatnie pole przy drodze. Kurwa. Jakie ścinki. A, to ja to widziałem, no. Tak wyszło. To pole jest po prostu masne. Bo no, to dlatego tak. Właśnie mam pomysła. To. Ale mam zajebisty pomysł na przyszły odcinek. Znaczy nie na przyszły. Na pierwszy, drugi, trzeci mój w kolejce. Ja muszę sobie nie kolanę naprawić. Tylko mam nadzieję, że mi się nic nie zmieni przy przyspieszaniu czasu. Bo tam mam trawę na tym polu, co będę je kupował. Akurat sobie pożyczę sprzęt i ją zetnę i będę miał dla koni. Może, nie wiem czy mi się to wypoży. Nie wiem czy mi się to opłaci w sumie. Nie wiem czy mi się to opłaci w sumie, czy nie lepiej by mi było kupić i mniej czasu, ale... specjalnie dla odcinka, dla widzów to zrobię. Jaki był twój? Dobra. W sumie to mogłem sobie trochę tego... rzepaku załadować na przyczepę, bo w swoim odcinku będę go sprzedawał. Są jakieś te misje? A wezmę sobie koszenie, jak nigdy.
Ej, weź tam trochę oczyść na tym tym sklepie, bo nie ma miejsca. Coś ty wziął. Jak to nie ma to czystość? Więcej wziąłem. Ja tylko beczkę. Znaczy beczkę, paletę jedno. Reszta palet jest twoja. Ja chyba jak będzie to moja wina, żeby nie było, nie? Oj, sobie ci trochę kwasty weszły w pole. Kaj. A nie, jednak nie, odwoły są. Pomyliłem się. Nie moja. No właśnie mówię. O kurwa. Co? Także widzicie jak tu miło zajeździ. Na skórze. Kurwa, nie wiedziałem, że ty tu jesteś. Ej, naprawdę nie wiedziałem, że ty tu jesteś. A byłem pod wiebelki siada. Jak mówię, nie chcę mi się zapierdzielać naokoło. Nie, ale tak chyba każdy robi, jak nie nagrywa w filmie. Żeby szybciej się wyrobić. Nawet tak patrzę na większych youtuberów. Nieprawda. No to jest jedna twoja. Dobra. No mówię ci, że tylko jedna jest moja. Reszta jest twoja. Tą wapno masz wszystko. Jak to jest? Tybijski tur wrogowa ciała. Co? No bo nigdy nie wypożyczę, nie kupuj tego gówna. Jezu. Ale o co ci chodzi teraz w tym momencie? Coś ścierwo co kupiłeś, jakiś kamień dla koni. Ja oprzątnąłem co, żeby mieć, a ty kurde. Dobra, nie przesuwaj mi tego, już po to jadę. Już po, nie, tylko mi tego nie rozwal, bo ja to muszę wziąć za podwójnie. Jeden. Co za debil. Nie no, weźmiesz. Już lecę. Ja chciałem tylko konie nakarmić. Te ukradł mi. Zawiozę ci. Wiem. Jak wiesz. No kurwa. To jest przypadek ziemi nabrałem do tego, do paleciaka. Ła, dobra, trafiłem w końcu. Na tych lagach. Łe! Aż przyzwoniłem w stację paliw. Ropa umietka, mietek już załamany. Koło koni ci to postawić. Co? Koło koni ci to. No postawić. Możesz. Bóg zapłać, dobry człowieku. Kurde, przejechałem, pizdę. Łe! Co się stało? Chłopa zakryje. Pozwól sobie, że to ciągnik postawię, dobra? Dobra.
Nie wiem, zbugowane to jest, dobra. My sobie będziemy kończyć, bo to nie ma co. Jak to zbugowane, nie da się pożyczyć. Także dobra. Oczywiście na... Też się nie da, a to się wyskakuje. Nie, że nie mam miejsca. Poradnik, jak naprawić zapowiedzianą słomę. To zapraszam do mnie w opisie. No i oczywiście kolejny odcinek u Michała. Także zapraszam oczywiście. No i co? Słyszymy się już w kolejnym odcinku. Także na razie. Szczereczka, trzymajcie się. Hello. Hello.